Kurczę, muszę wam powiedzieć, co się stało dzisiaj. Masakra. Jakiś most tutaj w Olsztynie. Oto mój zasłużony posiłek. O, zgiąłam, bo usiadł na mój rower. A kolejny dzień, poranek. Beautiful sunset. Witam serdecznie. Jestem w Olsztynie. Tutaj przyjechałem do... Wynająłem miejsce na namiot. Całkiem jest drogie. Znaczy zapłaciłem 15 za namiot i 15 za osobę. Jeszcze mi doliczyli 20 zł za prąd. No to po prostu masakra, nigdy nie płaciłem za prąd, a po prostu podpisałem, bo potrzebna mi jest naładować komórkę. Jak podróż trwała? Podróż trwała w ten sposób, że jechałem pociągiem z Białegostoku do Olsztyna. No, trasa ciekawa, bardzo szybko, no, tylko że klima w pociągu była przekręcona bardzo mocno i było zimno. Trochę pasażerowie narzekali. Tutaj od razu wpisałem w Google i tutaj mnie zaprowadziło na pole biwakowe. Oczywiście byłem na innym, ale tam były pustki, jakoś mi się za bardzo nie podobało, za daleko, i wróciłem tutaj z powrotem. Tutaj jestem przy samym jeziorku. Jaki plan? No to taki plan, że jutro albo jeszcze przynoszę tutaj jedną noc, albo wyruszam dalej do Mrągowa. Później mam zamiar jechać do Giżycka, z Giżycka do Mikołajek i później Trucianej Nity, ale to zobaczymy jeszcze. O, proszę, zobaczcie, jakie jezioro jest spokojne. Kwiatki pływają. Ta flaga. Jakiś park jest z wodą. Jakiś most tutaj w Olsztynie. Kościół. Bardzo ładny kościółek. Mapa Olsztyna. O, zgiąłam, bo usiadł na mój rower. Przyczepił się. Jestem w restauracji w Olsztynie i teraz mój pierwszy posiłek jem. Praktycznie wziąłem kotlety dwa, suróweczki i ziemniaczki. Tam jest jakiś kościół. W szkole jest napisane, jaki to jest. I fontana, Centralny Park w Olsztynie. Ten zamek, czy z drugiej strony. Więc tak, tutaj już przeleciałem całe miasto, a jeszcze nie ma wieczoru. Tutaj sporo zamków jest dookoła. Ładne budowle. W Banku Centralnym byłem. No, to muszę wam powiedzieć, co się stało dzisiaj. Masakra. Masakra, co się stało. Tutaj przyjechałem do spa restauracji tutaj w Olsztynie, pewnie nad jeziorem. Pewnie wiedzą, ładne miejsce, a co się okazało, no po prostu. Pierwszy pobrali pieniądze za to, żeby komórkę naładować. Po drugie, tutaj jakaś jest impreza, nie wiem, teraz może słyszycie muzykę, impreza albo nie wiem, jakieś, co to jest. Po prostu głośna muzyka, nie wiem, nie uprzedzili nic, tam poszedł inne miejsce, a teraz już jest za późno coś znaleźć. No jest godzina, po prostu nie mogę zasnąć, jest godzina
druga. Gość pojechał, to do drugiej trwa, tuż pojechał po drugiej. Następnie, no, namiot mi zalało, czyli taka była burza, że po prostu podlało i namiot pływa, musiałem zmienić. O, słyszycie tam krzyki, no po prostu to jest zabawa, nie? I cały czas, nie wiem kiedy skończę, no po prostu masakra. Jutro ja mam zrobić około 70 km i pewnie będę wypoczęty. No w każdym bądź razie nie polecam tego miejsca, to jest spa i restauracja tutaj w Olsztynie, to jest... I tam kolejny dzień, na razie nie pada, no ale jest pochmurno, zobaczymy jak później. Dzisiaj udaje się do Mrągowa, spróbuję do Mrągowa pojechać. To jadę po drodze do Mrągowa, zobaczcie jaki ładny zamek z tyłu za mną. Już przyjechałem do Mrągowa i jechałem około 4 godziny. Trasa nie była taka prosta, to były takie pagórki, wzniesienia. No już jestem, teraz tutaj zabieram się za posiłek, a jutro nie wiem, może jutro tutaj zostanę na jedną noc, a może jadę do Giżycka, jeszcze nie wiem. Trasa ogólnie, to pogoda też taka w miarę trochę wiecznie, musiałem czapkę nałożyć, bo strasznie wiało. Oto mój zasłużony posiłek po 70 km trasy. Jestem na plaży miejskiej, tutaj za mną. Dzisiaj jest mazurska noc w Mrągowie. Coś długo się przygotowuje. O, dzisiaj kolejny dzień poranek. A kolejny dzień poranek. Jestem jeszcze w Mrągowie. Wczoraj to były występy. Tam nie byłem, ale było sporo ludzi. Z tego co widziałem, ludzie wychodzili na zewnątrz. W miarę ciepło było wieczorem. A dzisiaj jest ładna pogoda. Dzisiaj udaję się do Giżycka. I tam pokażę, co tam jest. Co tam znajdę. Witam serdecznie. Jestem w drodze. Na drodze z Mrągowa do Giżycka. Tutaj takim jadę leśną drogą przy jeziorze. Widzę z lewej strony jest jezioro. W końcu się wyspałem, bo pierwszego dnia, tak jak wam opowiadałem, było strasznie. Jestem wypoczęty. Z rana zjadłem śniadanie, zdjęcie 5 zł, szwedzki stół. Naprawdę było dobre. Tu trochę piasku, a moje opony nie za bardzo. Ale może damy radę. Trochę padało, to nie powinien tak być akurat dobry na moje opony. Pewnie się namęczę trochę. Może damy radę. Wczoraj przyjeżdżałem przez Sokwity. Sokwity jest bardzo fajne miejsce. Kiedyś byłem na spływie kajakowym. Solki druczonego nida. Jej płynie się do Kutynia. W Kutynie kosmosfera. Nocuje się w PTK o środkach. Trochę się namęczę do tego Giżycka. Dzisiaj, bo patrzy piasek. Ale damy radę. Zobaczcie ile motyli tutaj jest na drodze. Nie wiem co on tu robią. Uciekają przede mną. O. Nie wiem czy widać w kilometrze. Później sprawdzę. Naprawdę zobaczcie jakie jest niebo. Piękne. Tutaj jak jadę między polami, to jak czuję wolność, to fajnie, bez ludzi, natura.
naprawdę tutaj mają rolnicy to bardzo dobrze, tak samo jak podlaski. Już tutaj jestem około 5 km od Giżycka. Wikalisy, tutaj jest port. No i tutaj przynocuję jedną noc, zaraz pojadę rowerem, zjadłem już. No źle, bardzo źle zrobiłeś, musisz się tego nauczyć, kurczę. Statek pewnie będzie płynął tam gdzieś. Tałty. To mapa, gdzie płyną statki. No tutaj płynął jacht do Giżycka. It's nice. No już jestem w Mikołajkach. Wczoraj nocowałem w Wilkasach. No dzisiaj jechałem 30 km. Nie jest tak dużo, ale jakoś strasznie mnie... Wyjechałem później, ale to nie miałem daleko, ponieważ miałem 30 km. Głowa mi tak mocno bolała, nie wiem czemu. Tam wziąłem tabletkę i nie przestawała, no to później zjadłem duże śniadanie. Możliwe, że od słońca, chociaż miałem czapkę. No jak podróż, no podróż to bardzo szybko, bardzo dobrze się jechało. Tutaj przyjechałem do Mikołajek i zapytałem się, i zapytałem się o nocleg. No i tam było kilka noclegów do wyboru. Na vlogi lecą? Słucham? Na vlogi? A tam puszczę sobie może. No i dobrze. Na YouTube'a. No i tutaj miałem kilka wyboru noclegów i wybrałem jeden tutaj w Tałtach. Mówi, całkiem ładnie tutaj jest, podoba mi się, bezludnie, bo Wilkasy to jest ośrodek PTK i sporo osób tam jachtami przypłynęło. Sporo młodzieży, było gwarno. Chociaż dobrze spałem. To jestem w porcie w Mikołajka. Jakiś statek długi płynie. Czekaj, 3 dni to już jestem mam na moście. To 6 dni mam już. A, Mikołajki. Tu sobie pływają motorówką, fajna zabawa. No i co, ja przyszedłem się dzisiaj trochę, zachmurzyło się. Przyszedłem tutaj wszystkie wzdłuż brzegu. Tam byłem sobie na kawetce. Tam poglądałem, spytałem się o ceny statku do Giżycka. Pan powiedział, że zabierze mnie za 110 zł razem z rowerem. To jakiś jacht piękny płynie. Dalej motorówki. Akurat tak się zebrało, ich jest sporo. Beautiful sunset. Oh.
Jestem już w Rucianej Nidę, dojechałem. Jak droga. Droga całkiem ok, nie było tak źle. Około 300 km. Zatrzymałem się w ośrodku PTK. Jestem tutaj w porcie. Jakie plany? No nie wiem, jutro mam taki plan, albo gdzieś dalej jechać, bo w sumie już dojechałem do Rucianej Nidy. Albo jadę do domu pociągiem, albo jadę do domu rowerem. Rowerem jest tylko 157 km. To nie wiem, czy dam radę, no ale jeszcze pomyślę. Może stanę tutaj jeden dzień dłużej i zobaczę od pogody, jaka będzie pogoda. Jachty różne. Tutaj przyjechali, jakoś motorowa płynie. Tam po stronę to jest droga na Mikołajki. O, PTTK ośrodek tutaj jest. Tutaj się rozbiłem trochę. No tutaj w Rucianej Nidzie. No to mój namiot. Całkiem rozbudowana baza. Tutaj jest kora. To położyłem się na tą korę namiotem, ale coś mi kuło i musiałem się przesunąć. Tam prosto jest jeziorko. Dojechałem do Kamienia. To jest około 10 km od Rucianej Nidy. Też jest to ośrodek PTTK. Takie fajne miejsce, chociaż jest przez las się przyjeżdża, chociaż jest bardzo tłoczno. O, proszę zobaczcie, jak dużo ludzi, jest bardzo gorąco. Tu płynie, podziwiam. O, jakiś policyjny ten motorówka. O, już witam znowu. Podróżuję już od piątku, czyli 5 dni. Zacząłem od Olsztyna. Do Olsztyna przyjechałem pociągiem. Później jechałem do Mrągowa. W Mrągowo nocowałem. Później jechałem do Giżycka. I nocowałem w Wilkasach. Później pojechałem do Mikołajek i teraz jestem w Rucianej Nidzie. No i teraz chyba to na tym zakończę, bo jutro jeszcze ma być ładna pogoda, a pojutrze już ma być deszcz. No to powiem, że zabawa była fajna na rowerze, jazda. Nie wiem, ile kilometrów przyjechałem, musiałem przeliczyć. Później podam, ile przyjechałem.